6 stycznia z inicjatywy Legionowskiej Poczytalni odwiedzili miasto niezwykli, kolorowi i głośni goście. Odwiedzili w konkretnym i nomen omen zbożnym celu. Artyści A3 Teatru z Hajnówki oraz związani z nim wolontariusze młodszym mieszkańcom pokazali, a starszym przypomnieli jak powinny wyglądać prawdziwe jasełka. Dariusz Skibiński, pomysłodawca całego przedsięwzięcia wspomina, że zainicjowane przez niego wskrzeszanie świątecznej tradycji zaczęło się od wizyty w jego domu młodych kolędników. To były bardzo skromno wyposażone duety dziecięce. Miały tam gwiazdę z tektury i znały po trzy wersy z kolendy, Śpiewały jedną. Nie chodzi o skromność. I tak to był wysiłek, że to robiły. Natomiast chodzi o to, że jak w miejscu, w którym przewalały się dziesiątki grup kolędniczych, śpiewały całe kolędy, bawiły się, były całe obrzędy, coś umiera do tego stopnia, że... Pamięta się trzy wersy kolendy? Powiedziałam sobie, nie, jeżeli to jest miejsce, w którym ja mam się zestarzeć i umierać, to ja nie chcę umierać w miejscu, w którym po prostu przyjdzie do mnie ktoś, to już wtedy będzie pamiętał tylko trzy pierwsze słowa. Stąd wzięło się silne postanowienie dokonania kulturalnej reaktywacji podlaskich jasełek. A w ślad za nim szybko poszły czyny. Szybko też pojawiły się pierwsze trudności, dotyczące na przykład tego, w co prawdziwi kolędnicy powinni być ubrani. Kiedy się pyta etnografa albo antropologa o to, yy, jaka była geneza powstania kostiumu kolędniczego w Polsce, no to zaczynają się bardzo mądre wywody, że to była taka szlachetna tradycja skromności. Ale nikt nie zadaje sobie pytania, z czego wynikała ta skromność. A wynika z bardzo pragmatycznej sytuacji. Ani matka, ani babcia nie pozwoliła czegoś, co miało wartość jako odzież, jako Kupon materiału albo cokolwiek, żeby jakała chudra wzięła to na kolędowanie i potem zaśnie w zaspie, przywiezie to zniszczone czy dobre buty. Nie, nie pozwolono tego wziąć. Dlatego kolędnicze stroje były skromne, były przaśne. Dlatego właśnie chcąc być w zgodzie z lokalnymi zwyczajami przy tworzeniu strojów artyści poprosili mieszkańców Podlasia o rzeczowe wsparcie. I co ważne, otrzymali je. To jest wszystko z drugiej, trzeciej, piątej ręki. Poza tym to jest kompletny odzysk bo to co miałoby być wyrzucone zostało przerobione na te kostiumy i w zasadzie to jest taka najszlachetniejsza forma budowania czegoś, co odtwarzania czegoś, co było tradycją, w oparciu o to, co, co byłoby zatracone, bo te wszystkie rzeczy poszłyby na śmietnik. A tak wylądowały jako kostium kolędnicze. Pewną ciekawostką jest to, kto z reguły ich w trakcie jasełkowych przedstawień używa. To są wolontariusze zapraszani przez nas w ramach projektu Hajnówka Centralna Stacja Kultury, zapraszani przez Europejski Korpus Solidarności, czyli przez grupę, która zajmuje się taką wymianą młodych ludzi. W tym wypadku są to młodzi ludzie pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. W ciągu roku to są to jest 5 grup po 20 osób, każda na dwa miesiące i grupa 10 osób na rok. I oni przyjeżdżają i są dedykowani, a to festiwalowi wertep, a to remontowi yy, dworca, a to zakładaniu sadu i ogrodu yy, przy tymże dworcu, a to remontowaniu tego obiektu i między innymi jednym z segmentów jest przywracanie kolędowania. Ucząc się polskich pieśni bożonarodzeniowych, każdy zagraniczny wolontariusz przywozi też ze sobą jedną rodzimą kolędę wykonywaną później w oryginalnym języku. Taka muzyczna wieża Babel ani trochę nie osłabia jednak siły oddziaływania przekazywanych przez międzynarodowych kolędników treści. To są wydarzenia, które tak naprawdę jednoczą ludzi. To jest nieważne, w którym miejscu na świecie są. Jeżeli było coś, co było energetycznie czy emocjonalnie Potrzebne, to generowały takie sytuacje. Więc okazuje się, że kolędy są po prostu wszędzie. Te w wykonaniu grupy z Podlasia 6 stycznia zabrzmiały w kościele parafii Matki Bożej Fatimskiej. I tak jak cały barwny spektakl zrobiły na legionowskich odbiorcach ogromne wrażenie. Wcześniej uległo mu wielu innych słuchaczy. Dość wspomnieć, że po dwóch tygodniach kolędowania na krakowskim przedmieściu artyści dostali właśnie zaproszenia na świąteczne jarmarki do Pragi i Berlina, a zarazem kolejne potwierdzenie, że ten wielki powrót do kolędowania miał i nadal ma głęboki sens. Nawet jeśli, tak jak to da Dawniej bywało, świąteczni domokrążcy nie są już częstowani swojskim jadłem i wzmacniani serwowanymi przez gospodarza trunkami. Od czasu, jak od trzech lat kolendujemy, najpierw tylko po powiecie hajnowskim, potem trzy powiaty. Teraz jeździmy już po całej Polsce, jesteśmy zapraszani To jak do was w wiele różnych miejsc i do mojego domu w ciągu. Świąt katolickich przyszło osiem grup kolędniczych, a na prawosławne szykuje się cała fura. W związku z czym okazuje się, że to była tylko kwestia sprowokowania i udowodnienia, że to jest część naszej tradycji.